Spokojna dzielnica. Jedna z tych typowych w Teksasie. Na co dzień nic się tu specjalnego nie dzieje. Ludzie pracują, wyprowadzają na spacer psy. Matki spoglądają z okien na bawiące się na trawnikach dzieci. Ale to właśnie tu wydarzyło się coś, czego okoliczni mieszkańcy już nigdy nie zapomną. Trzydziestoczteroletnia Caitlin mieszkała w Austin, w Teksasie. Urodziła się 21 listopada 1987 roku. Miała orzechowe oczy i kręcone blond-rudawe włosy. Od zawsze kochała sport, tak więc gdy tylko dorosła, została instruktorką jogi. Zajęcie to jednak nie było zbyt dochodowe, dlatego by dorobić, zatrudniła się również jako agentka nieruchomości. Od 3 lat była w poważnym, jak mniemała, związku. Jej chłopak Colin, również 34-latek, był spełnieniem jej snów. Dlatego już po kilku randkach postanowili razem zamieszkać. Colin, podobnie jak ona, kochał sport. Co prawda nie była to joga, ale coś równie niesamowitego. Chłopak zawodowo jeździł na rowerze, czym bardzo jej imponował. Brał udział w różnych zawodach, nierzadko zdobywał medale. Był jednym z najlepiej rokujących rowerzystów w jeździe górskiej. By wspierać go w jego pasji, Caitlin nie stroniła od 2 kółek. Wyjeżdżała z Colinem na zawody. Brała udział w morderczych treningach. Chętnie jeździła z nim na długie, rowerowe wycieczki po wymagających terenach. Byli partnerami nie tylko w życiu, ale i w biznesie. Niezależnie od swoich etatów, wspólnie założyli firmę, która remontowała stare przyczepy, a później sprzedawała je z zyskiem. Wiodło im się, jak każdej zresztą parze, raz lepiej, raz gorzej. W ostatnim czasie pogorszyło się jednak między nimi na tyle, że postanowili na jakiś czas się rozstać. Po zamieszkaniu razem na światło dzienne zaczęły bowiem wychodzić nie tylko nawyki, rytuały i przyzwyczajenia, ale także wady partnera, które jak dotąd każdemu z nich udawało się trzymać, jeśli nie w tajemnicy, to choćby w ryzach. Zaczęło więc na tym tle dochodzić najpierw do małych nieporozumień, potem do sprzeczek, a wreszcie także i kłótni. Niespecjalnie wiedząc, jak dojść do porozumienia, doszli do wniosku, że powinni od siebie odpocząć. Zgodnie z planem, każde z nich miało pójść w swoją stronę i sprawdzić, czy to, co ich przez te 3 lata łączyło, było prawdziwą miłością, czy tylko krótkotrwałym zauroczeniem, które z biegiem czasu przerodziło się w przyzwyczajenie. Przez kilka tygodni Caitlin chodziła na randki. Spotykała się z różnymi mężczyznami, w różnym wieku, z różnych środowisk. Ale głęboko pod skórą czuła, że to nie to. Że przy nikim innym nie czuje tego, co czuła przy Colinie. Nie przechodzą przez nią dreszcze. Nie miotają żadne szalone emocje. Łapała się na tym, że wciąż myśli o byłym chłopaku. Że wszystkich facetów do niego porównuje. A to nie ułatwiało wejścia w nowy związek. Colin w tym czasie również nie próżnował. Tak jak jego ex korzystał z życia. Umawiał się na randki. Eksperymentował. Aż pewnego dnia poznał Mo i jego serce zabiło mocniej. Urocza rowerzystka, podobnie jak on, zawodowo ścigała się na 2 kołach. Przemierzali więc na góralach długie trasy razem, najpierw jako przyjaciele, a po kilku dniach także jako kochankowie. Dziewczyna miała 25 lat i tak naprawdę nazywała się Anna Maraja. Ale właściwie nikt nie zwracał się do niej pełnym imieniem. Była ładna, miała długie włosy i promienny uśmiech. Do tego była niezwykle zdolna. Mówiło się o niej, że ma przeogromny sportowy talent. Urodziła się w Littleton w stanie New Hampshire, ale wychowała w Vermont, w kochającej rodzinie sportowców. Jej ojciec,
podobnie jak większość jego krewnych, był narciarzem. Należał do reprezentacji USA, a nawet otarł się o Igrzyska Olimpijskie, w których notabene brała udział jego siostra. Jej mama była natomiast świetną rowerzystką i pływaczką. Siłą rzeczy mała Mo już od zawsze uprawiała sport. Jeździła na nartach, a na rower wskoczyła jeszcze zanim na dobre zaczęła chodzić. Przez kolejne lata były to jej dwie wielkie pasje. Każdy wolny czas poświęcała na treningi. Latem wraz z rodzicami objeżdżała okoliczne trasy na popularnym góralu, a zimą jeździła na nartach. Choć przyszłość wiązała ze sportem, postanowiła mieć jeszcze jakiś plan B. W tym celu poszła do hanowerskiego koledżu Dartmouth na inżynierię i ukończyła go z sukcesem w 2019 roku. W przerwach od nauki wyjeżdżała na zawody, głównie narciarskie, ale gdy już osiągnęła w nich niemalże szczyt, zyskując międzynarodowy sukces, bo zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach USA juniorów w 2013 roku, przerzuciła się na zawodowe kolarstwo. Od razu ją dostrzeżono i okrzyknięto wschodzącą gwiazdą wyścigów szutrowych, hybrydy jazdy szosowej, przełajowej i górskiej. Była zacięta, walczyła o swoje, ale rywali traktowała z należytym szacunkiem. Mówiła o niej jej koleżanka od roweru. Chciała być zawsze najlepsza i faktycznie taka była. Była inspiracją. Po ukończeniu studiów Mo zamieszkała w San Francisco i znalazła pracę w Specialized, firmie produkującej rowery i sprzęt rowerowy, gdzie została planistką popytu. Mimo natłoku obowiązków i braku czasu, nie porzuciła jednak sportu. Ścigała się dalej i bardzo ciężko pracowała na to, by pogodzić etat i pasję. Była niesamowicie zorganizowana, zdyscyplinowana i zdeterminowana. I to pozwalało jej się rozwijać. Na pierwsze wakacje pojechała do Austin w Teksasie, gdzie mieszkała jej przyjaciółka, a tam pod koniec października 2021 roku poznała Colina. Chłopak należał do klubu rowerowego, do którego należała też jej koleżanka. Zaiskrzyło między nimi od razu i nic nie stało na przeszkodzie do romansu. Ona była wolna, on właściwie też, bo z byłą dziewczyną właśnie zerwał. Od tego czasu byli nierozłączni. Spędzali ze sobą każdą wolną chwilę i wspólnie oddawali się swojej małej obsesji, to znaczy rowerom, o których w tej historii nie sposób nie wspominać na każdym kroku. Jeździli więc na wycieczki i ścigali się na długie dystanse, a gdy już zmęczyli się na tyle, że nie byli w stanie przejechać nawet kilometra więcej, kładli się na trawie. Jedli przyniesione ze sobą jedzenie i śmiali się do rozpuku. Wieczory spędzali w domowym zaciszu. Po tygodniu Mo musiała jednak wrócić, bo skończył jej się urlop. Ale zakochani postanowili kontynuować związek na odległość. Dzwonili do siebie, SMS-owali i pisali ze sobą na mediach społecznościowych. Romantyczna bajka nie trwała jednak zbyt długo, bo już wkrótce chłopak zmienił nieco nastawienie i zaczął się wahać. Przyczyną jego miłosnych rozterek był nie kto inny, jak Caitlin, jego była, która od jakiegoś czasu ponownie zaczęła do niego pisać. Co prawda na początku wysyłała tylko zapytania o biznes i inne niewinne, równie koleżeńskie wiadomości, które nie budziły w nim żadnych większych emocji, ale te wkrótce przerodziły się w miłosne wyznania. Caitlin pisała, że za nim tęskni, że rozłąka uświadomiła jej, jak bardzo go kocha, że wciąż o nim myśli, że nikt nie jest w stanie go zastąpić. A to wszystko obudziło wspomnienia. Colin przypomniał sobie wszystkie piękne chwile. Ich pierwsze spotkanie, pierwszy pocałunek, zbliżenie, a potem rozmowy do białego rana. Wspominając te stare, dobre czasy, byli kochankowie umówili się na spotkanie biznesowe. W końcu firma musiała dalej prosperować. Ale potem umówili się na kolejne, a potem na jeszcze jedno. Od randki do randki, mniej więcej po miesiącu, znowu zostali parą.
wyznali sobie miłość i zamieszkali razem. I wszystko byłoby tak jak należy, gdyby nie fakt, że Colin postanowił grać na dwa fronty. Z jakiegoś powodu nie potrafił odrzucić Mo. Dziewczyna miała w sobie coś, co strasznie go przyciągało. Dzieliła jego pasję, rozumiała jak nikt. Korzystał więc z każdej nadarzającej się okazji, by się z nią spotkać. Przyjeżdżał tam, gdzie startowała w zawodach i kibicował jej w każdym wyścigu. Caitlin w tym czasie nie miała pojęcia, że Colin spotyka się z kimś innym na boku. Zdawała sobie co prawda sprawę, że gdy w październiku zrobili sobie przerwę, musiał randkować. Ale nawet przez myśl jej nie przeszło, że mógł nie zerwać dawnych kontaktów. On też nie wyprowadzał jej z błędu. Obie dziewczyny zdawały się więc Colinowi wierzyć i ufać, że są tymi jedynymi. Przynajmniej do czasu, bo wkrótce miało się to zmienić. Mo, choć zwykle nie chwaliła się swoim życiem prywatnym, a jej najbliższa rodzina nie miała nawet pojęcia, że kogoś ma, swojemu przyjacielowi powiedziała w sekrecie, że spotyka się z Colinem, że są w tak zwanym związku z przerwami. Ten, znając jego nie najlepszą opinię w kolarskim gronie, próbował ją przed nim przestrzec, ale ona nie słuchała. Jednak już niebawem miała się przekonać, że przyjacielska rada, aby trzymać się od chłopaka z daleka, była słuszna, bo pewnego dnia, w styczniu 2022 roku, korzystając z okazji, że Colin zostawił swój telefon na widoku, gdy poszedł się kąpać, Caitlin postanowiła zrobić małe dochodzenie. Jako że nie była do końca pewna swojego kochanka, z zapartym tchem zaczęła przeglądać historię połączeń i wiadomości. Wtedy jej oczom ukazały się SMS-y od niejakiej Mo. Caitlin aż zatrzęsła się ze złości. Od razu połączyła się z numerem i zaczęła wrzeszczeć do słuchawki. Krzyczała, że to ona jest dziewczyną Colina. Kochają się i mieszkają razem. I nie życzy sobie, by do niego pisała i dzwoniła. Potem zablokowała jej numer. A gdy nieświadomy niczego zdrajca wyszedł z łazienki, irytacja i wściekłość przeniosła na niego. Caitlin trochę popłakała, trochę pokrzyczała. Ale zaraz jej przeszło i dała ukochanemu kolejną szansę. Chłopak do wszystkiego się przyznał. Zapewnił, że to przeszłość, że nic go z nią nie łączy. Powiedział, że SMS-y, które czytała, były stare. Przypomniał jej, że przecież przez jakiś czas nie byli razem, tak więc w gruncie rzeczy nie powinna mieć do niego pretensji. Caitlin przyjęła te tłumaczenia do wiadomości niechętnie i od tamtej pory trzymała rękę na pulsie. Czuła, że Colin coś ukrywa. I miała rację, bo choć zaraz po odkryciu romansu Colin próbował się z relacji z Mo wymiksować, bo na SMS o treści: hej, chciałabym z tobą porozmawiać o ostatnim weekendzie w Arkansas w styczniu. Nasze spotkanie było nieco dziwne, dlatego chcę wiedzieć, co się dzieje. Jeżeli chcesz, żebyśmy zostali przyjaciółmi, a wydaje mi się, że tak jest, to fajnie. Ale chciałabym, żeby wszystko było jasne, bo ciągle o tym myślę i nie mogę przestać. Colin odpisał: Mo, czuję się strasznie, że stawiam cię w tak niekomfortowej sytuacji, ale pojawiła się Caitlin. Z perspektywy czasu to nie był dobry pomysł. To koniec końców wciąż utrzymywał z nią kontakt. Był jednak znacznie ostrożniejszy niż wcześniej. Wszystkie rozmowy od razu usuwał, a imię Mo zmienił na takie, które, jak mu się zdawało, nie powinno budzić podejrzeń Caitlin. 11 maja 2022 roku. Środa. Caitlin tego popołudnia nie miała dobrego nastroju. Po raz kolejny miała spędzić popołudnie sama w domu, bo Colin powiedział jej, że po pracy wychodzi. Nie sprecyzował dokładnie gdzie, ale mimochodem wspomniał, że wróci nieco później niż zwykle, bo ma dużo na głowie. Caitlin wątpiła w jego prawdomówność. Mimo że byli już ze sobą 3 lata, wcale mu nie ufała. Już nie pierwszy raz wracał do domu późno. Wychodził bez słowa. Gdy wyjeżdżał na zawody, prawie nigdy nie odbierał od niej telefonu, tłumacząc się później, że albo mu się rozładował, albo nie słyszał dzwonka. Dlatego niewiele myśląc, wsiadła do samochodu i pojechała pod jego pracę.
a gdy ten skończył zmianę, ruszyła za nim. Chciała sprawdzić, czy chłopak faktycznie ją okłamuje, czy może tylko umysł płata i figle. Motocykl Colina o 17:45 zaparkował w nieznanej jej dzielnicy, przy jednym z domów na Maple Avenue. Caitlin kilkukrotnie próbowała się wtedy do niego dodzwonić, by zapytać, co robi, ale ten, jak zwykle zresztą, nie odebrał. Zamiast tego zsiadł z motocykla i zaczął chodzić w kółko, a Caitlin wydawało się, że na kogoś czeka. To sprawiło, że serce zaczęło jej łomotać z całą mocą. Z domu wyszła ładna, młoda kobieta, która od pierwszych chwil nie szczędziła mu czułości. On również nie pozostał na nie obojętny. Caitlin zastygła wtedy w bezruchu. Jak zahipnotyzowana wpatrywała się w jeden punkt i nie mogła wyjść z odrętwienia. Zdała sobie bowiem sprawę z tego, że dała się oszukać. Zrozumiała, że z naiwnością dziecka wierzyła we wszystkie parszywe łgarstwa, które mówił jej prosto w oczy, że jest tą jedyną, a z tamtą już się nie spotyka. Po czerwonych z żalu policzkach spłynęły jej łzy. Caitlin była szczerze zawiedziona, a to uczucie wypełniło ją w pełni. Wiedziała, że jeszcze dziś muszą to sobie wszystko wyjaśnić. On musi się z tego wytłumaczyć. Zastanawiała się, co jej powie. Czy będzie kłamał, mówiąc, że tylko pomagał jej przy treningu? Czy może powie jej prosto w oczy, że już jej nie kocha i woli ją? Smutek szybko zamienił się w złość i gniew. I to nie tylko na zdrajcę, ale i na rywalkę. Dlatego gdy para wsiadła na motocykl i odjechała, podążyła za nimi. Zatrzymali się przy miejskim basenie w Deep Eddy, a gdy go opuścili, pojechali do restauracji Pool Burger. Potem Colin odwiózł Mo do domu. Dziewczyna wpisała unikalny kod do drzwi o 20:26 i weszła do środka. Caitlin przez cały ten czas nie spuszczała kochanków z oka. Patrzyła, jak się żegnają, jak ona znika w budynku, jak on wsiada na motocykl i odjeżdża. I właśnie wtedy zawibrował jej telefon. Dostała SMS. Hej, jesteś gdzieś na mieście? Pojechałem podrzucić kwiaty dla Allison, do mieszkania jej syna i padł mi telefon. Już jadę do domu, chyba że idziemy coś zjeść, napisał Colin. I wtedy coś w niej pękło. Wysiadła z auta, wyjęła z bagażnika pistolet i wolnym krokiem ruszyła w stronę posiadłości. Mieszkanie przy 1700 Maple Avenue, 21:56. Bliska przyjaciółka Mo, która z biegiem okoliczności również miała na imię Caitlin, właśnie wróciła do swojego domu. Mo była jej gościem. Przyjechała do niej wczoraj i miała zostać jeszcze kilka dni, bo 14 maja brała udział w zawodach kolarskich, które odbywały się w okolicy. Caitlin zorientowała się, że coś jest nie tak, gdy tylko przeszła przez furtkę. Drzwi do jej mieszkania były otwarte, a w przejściu leżał pokrowiec podróżny na rower, który blokował wejście. Gdy krzyknęła cześć, by sprawdzić, czy koleżanka wróciła już ze spotkania z Colinem, bo jak napisała jej wcześniej w SMS-ie, poszła z nim popływać, nie usłyszała odpowiedzi. Po chwili zrozumiała dlaczego. 25-letnia Mo była w łazience. Leżała nieruchomo na podłodze i nie dawała znaku życia. Wokół niej znajdowało się kilka łusek. Oszołomiona dziewczyna drżącymi rękami chwyciła za telefon i wykręciła 911, a na miejscu zaraz zjawiła się karetka i policja. Choć nie było żadnych śladów włamania, a z mieszkania nic na pierwszy rzut oka nie zniknęło, to było dla wszystkich jasne, że dziewczyna nie mogła zrobić sobie tego sama. Policjanci nie mieli wątpliwości, że nie było tu mowy o przypadku. Byli pewni, że Mo była celem i albo znała sprawcę, dlatego wpuściła go do środka, albo ten zaskoczył ją, zanim zamknęła za sobą drzwi. Dochodzenie zaczęto od przesłuchania świadków. Mieszkańcy osiedla jednak nic podejrzanego nie widzieli, nic niepokojącego nie słyszeli, podobnie jak ich psy, które zareagowały dopiero gdy pod posiadłością zawyły policyjne syreny. Z tego powodu podejrzewano, że sprawca użył tłumika. Jeden z sąsiadów, pan Harris,
coś sobie jednak przypomniał. Słyszałem, że ktoś tam u nich w domu chodzi, ale nie widziałem kto. Mówił śledczym z przejęciem staruszek. Wydawało mi się, że słyszę dźwięk odjeżdżającego roweru. To musiał być rower, bo z pewnością nie był to motocykl. Zeznania pana Harrisa były bardzo interesujące. Przyjaciółka Mo zeznała bowiem, że owszem, z jej mieszkania nic nie zginęło, ale już przy wejściu do domu zdziwiła się, że w korytarzu nie ma bardzo drogiego roweru dziewczyny, z którym ta praktycznie nigdy się nie rozstawała. Nie miała głowy, by go szukać, ale teraz wszystko nabierało sensu. Sprawca mógł nim uciec. Policja natychmiast zaczęła poszukiwania i już wkrótce znalazła rower. Znajdował się jakieś 20 metrów za domem, a ktoś pieczołowicie ukrył go pod stertą bambusa, by nie rzucał się w oczy. Jeszcze tego samego dnia sprawdzono przydomowy monitoring jednej z kobiet, która mieszkała niedaleko, a to okazało się genialnym posunięciem. Śledczym dopisało szczęście. Kamera włącza się, gdy przejeżdżają samochody, ale od czasu do czasu płata nam figle, mówiła sąsiadka. Jakież to szczęście, że tym razem zadziałała poprawnie. Na podstawie nagrań z kamer co do minuty odtworzono ostatnie chwile z życia dziewczyny. Zaraz po tym, jak Colin odwiózł Mo pod dom i odjechał swoim motocyklem BMW z 2002 roku, o 20:27 pod posiadłość podjechał czarny SUV o numerach rejestracyjnych LDZ5608. I to najprawdopodobniej w nim znajdował się sprawca. Auto jechało wolno, a w pewnym momencie wyglądało na to, że się zatrzymało. Nie czekając na ustalenia ekspertów co do samochodu, bo to mogło potrwać nawet kilka dni, już następnego dnia rano policjanci udali się do mieszkania Colina przy Fort Clark Drive, by zadać mu kilka pytań. W końcu to on ostatni widział Mo. Jej przyjaciółka zeznała, że to z nim poszła na basen. W trakcie przesłuchania Colin nie ukrywał, że w niedalekiej przeszłości miał z Mo krótki romans. Zaczął się w październiku 2021 roku, kiedy to w jego relacji z dziewczyną nie układało się najlepiej i zmęczeni nieustannymi kłótniami i nieporozumieniami, postanowili się rozstać. Spędzili ze sobą zaledwie tydzień, a potem Mo wróciła do Kalifornii. Pisali ze sobą jeszcze przez jakiś czas, ale gdy wrócił do Caitlin, powiedział, że to koniec. Później widywali się, to prawda, ale już tylko oficjalnie. Mo przyjeżdżała przecież na wszystkie rowerowe eventy, w których on jako zawodowy kolarz również uczestniczył. Rzadko rozmawiali ze sobą sam na sam. Ich relacja była czysto zawodowa. Mo była najlepszą cyklistką na świecie, mówił policjantom, dlatego po prostu uwielbiałem się z nią ścigać. Caitlin była ledwie amatorką i zawsze wkurzało mnie, jak nie mogła za mną nadążyć i musiałem czekać. Potem narzekała, że jestem wściekły. No a jak miałem nie być? Z Mo nigdy tak nie było. Dotrzymywała mi kroku. Ale to tyle. Policjanci słuchali wyznań Colina z przymrużeniem oka. W końcu zaledwie dzień wcześniej umówił się z Mo na basen. Poszedł z nią na kolację, a potem odwiózł do domu. Trudno było uwierzyć, że i to spotkanie było czysto zawodowe. Nie był co prawda podejrzany, ale śledczy uważali, że może pomóc, bo za wszystkim może stać ktoś, kogo ten bardzo dobrze zna. Gdy podjeżdżali pod jego posiadłość, zauważyli bowiem coś niesamowicie podejrzanego. Na podjeździe stał ciemny SUV. SUV, który do złudzenia przypominał ten, który uchwyciła sąsiedzka kamera pod mieszkaniem koleżanki Mo. Posiadał dwa bagażniki rowerowe, a także chromowane listwy przy szybach. Dokładnie takie jak na wideo. Auto należało do Caitlin, dziewczyny i zarazem współlokatorki Colina. Dlatego jeszcze tego samego dnia wezwano ją na przesłuchanie. Dwa dni do ucieczki. Caitlin nie była zbyt chętna do współpracy. Siedziała cicho i nieruchomo. Nie miała alibi, bo jak zeznał Colin i potwierdziły to wysłane przez niego do niej wiadomości tekstowe z zapytaniem, gdzie jest, wróciła do domu o 21:21. Pytana o relację z Colinem i jego znajomość z Mo, z widoczną na twarzy wściekłością i irytacją twierdziła, że nie miała pojęcia o ich romansie.
Nie wiedziała nawet, że umówili się na jakieś spotkanie. Była przekonana, że jej chłopak już dawno rozstał się z tą dziewczyną. Gdy skonfrontowano ją z filmem z monitoringu, nie chciała odpowiadać i poprosiła o zakończenie wywiadu, a śledczy z powodu braku dowodów musieli na to przystać. Dziwnym trafem jednak już następnego dnia, 13 maja 2022 roku, Caitlin udała się do lokalnego komisu CarMax, by sprzedać swojego czarnego Jeepa Grand Cherokee z 2012 roku za $12,200. Wieczorem usunęła swoje media społecznościowe, Instagrama i Facebooka. 14 maja 2022 roku. Dzień ucieczki. W sobotni poranek Caitlin w pośpiechu opuściła mieszkanie. Złapała taksówkę i udała się na lokalne lotnisko. Tam wykupiła lot do Houston w Teksasie, a następnie wsiadła na pokład samolotu do Nowego Jorku. Na nowojorskim lotnisku LaGuardia została uchwycona przez kamery. Miała na sobie jeansową kurtkę, białe spodnie zapinane na guziki, sportowe buty i czarną maseczkę, która szczelnie zasłaniała jej twarz. Kręcone włosy miała rozpuszczone, a okulary przeciwsłoneczne wisiały zahaczone o jej czarną koszulę. Na ramieniu przerzuconą miała matę do jogi. W mieście, które nigdy nie śpi, nie zabawiła długo, bo już 18 maja wylądowała na międzynarodowym lotnisku Newark Liberty w New Jersey. Sprzedaż samochodu i rychły wyjazd już same w sobie były dla policji podejrzane, ale wywiad, jaki śledczy przeprowadzili z niejaką Jane, bliską przyjaciółką Mo, nie pozostawił już żadnych złudzeń. Mo była z Colinem w dość skomplikowanym związku. Schodzili się i rozchodzili, mówiła informatorka. Nazywała to związkiem z przerwami. Dowiedziała się, że ma dziewczynę w styczniu, gdy Caitlin do niej zadzwoniła, a potem zaczęła śledzić na Instagramie. Nie chciała dać jej spokoju. Oliwy do ognia dolała relacja znajomej Caitlin, która zadzwoniła na komendę 14 maja. Gdy w styczniu odkryła zdradę, wpadła w furię. Mówiła koleżanka, która chce pozostać anonimowa. Zadzwoniła do mnie. Trzęsła się ze wściekłości. Powiedziała, że się jej pozbędzie, że ma czym. Wyznała mi, że zrobiła jej piekielną awanturę przez telefon, a potem zablokowała jej numer. Była o nią szalenie zazdrosna. Z tego co wiem, dzwoniła potem do niej jeszcze kilka razy i kazała się trzymać z daleka. Była przekonana, że Colin wciąż randkuje na boku, dlatego od czasu do czasu szperała mu w telefonie. Może jakoś dowiedziała się o tym sekretnym spotkaniu na basenie. Motyw był więc aż nadto oczywisty. W przypływie zazdrości Caitlin pozbyła się rywalki, a teraz ucieka, by nie iść do więzienia. Nie tracąc czasu, już następnego dnia, 17 maja, Caitlin oskarżono i wystosowano wobec niej nakaz aresztowania. Schwytanie zbiegłej nie było jednak takie proste, jak się wszystkim na początku wydawało, bo kobieta owszem, podróżowała samolotem i zostawiała po sobie ślady, ale te w pewnym momencie się urwały, a Caitlin tak jakby zapadła się pod ziemię. Funkcjonariusze zachodzili w głowę, co się z nią stało. Jak wydostała się z lotniska w New Jersey? Jak uniknęła czujnego oka kamer? Ustalono, że dróg ucieczki mogło być kilka. Mogła niepostrzeżenie opuścić lotnisko i ukryć się gdzieś w okolicy. Mogła też ruszyć w dalszą drogę autobusem, autostopem lub zakupionym od kogoś autem. Mogła też teoretycznie zakupić bilet lotniczy do innego kraju, bo choć od 18 maja 2022 roku nie zakupiła żadnego biletu na swoje nazwisko, mogła zrobić to pod pseudonimem. Poszukiwania kobiety były żmudne, jak szukanie igły w stogu siana, bo nie wiedziano, gdzie zacząć, gdzie szukać. Dlatego już 6 dni później, 25 maja, zarzucono jej ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości. Za wszelkie informacje odnośnie do jej miejsca pobytu, władze ogłosiły nagrodę w wysokości $5,000. Crime Stoppers dorzuciło ze swej strony jeszcze 1000, a anonimowy donator dodatkowe 15. Po nagrodę nikt się jednak nie zgłosił. W międzyczasie Colin próbował oczyścić swoje imię.
Opinia publiczna bowiem już dawno obarczyła go pośrednią winą za tragedię, czemu on stanowczo się sprzeciwiał. 20 maja 2022 roku w oficjalnym oświadczeniu na Twitterze napisał: Nawet nie potrafię wyobrazić sobie bólu, przez jaki przechodzi teraz rodzina Mo. Ja sam nie potrafię adekwatnie wyrazić tego, jaką torturą jest dla mnie świadomość, że właściwie przyczyniłem się do tej tragedii. Ale zapewniam, cały czas współpracuję z organami ścigania. Ja i Mo nie byliśmy parą. To spotkanie na basenie miało zostać tajemnicą. Nasz romans trwał zaledwie tydzień. Skończył się na początku listopada 2021 roku. Potem nasze kontakty były już czysto zawodowe. Była moją przyjaciółką i bardzo ją podziwiałem. Jest mi strasznie przykro, że zostało to źle zrozumiane. Tłumaczenia te bynajmniej nie przekonały wszystkich, także tych z jego najbliższego otoczenia. To dupek. Mówi, że spotykał się z nią tylko zawodowo, bo chroni swój tyłek, powiedziała w wywiadzie dla The Post jedna z jego koleżanek. Moim zdaniem wciąż miał z nią romans. Poszli na basen, a potem na kolację. Obie oszukiwał. W naszym klubie rowerowym nie miał najlepszej opinii. Zgrywał macho i był typowym bawidamkiem. Wszystkie wiedziałyśmy, że zmienia panienki jak rękawiczki, że nie liczy się z ich uczuciami. W trakcie całego tego medialnego szumu wokół Colina i jego rzeczywistych relacji z Mo, policja wciąż prowadziła intensywne poszukiwania, które 6 czerwca zyskały status priorytetowy, dzięki czemu do sprawy włączyło się znacznie więcej służb. Było to doskonałe posunięcie, bo policja wreszcie natrafiła na trop. 13 czerwca ustaliła, że 18 maja, dokładnie o 17:09, Caitlin opuściła lotnisko Newark Liberty, a w kasie wykorzystała paszport bliskiej sobie osoby, której personalia ze względu na dobro śledztwa nie zostały ujawnione. Prywatny detektyw w wywiadzie dla The Sun powiedział, że podejrzewa, że Caitlin mogła użyć dokumentów swojej młodszej siostry Christine. Kobiety są do siebie tak łudząco podobne, że nic więc dziwnego, że pracownicy lotniska dali się oszukać. Caitlin udała się w daleką podróż. Na malowniczą Kostarykę w Ameryce Centralnej. Znaną z rajskich plaż, licznych wulkanów i pięknych górskich pasm, której nazwę Kostaryka, czyli bogate wybrzeże, wymyślił sam Krzysztof Kolumb, dopatrując się w niej legendarnej krainy złota. Dziewczyna chciała tam zacząć życie na nowo, zatrudnić się jako instruktorka jogi. Mając to wszystko na względzie, przez kilka kolejnych dni ze zdjęciem poszukiwanej w ręku, śledczy obchodzili wszystkie szkoły jogi i hostele, które znajdowały się na trasie autobusu, do którego, jak ustalono, wsiadła w San Jose. Pytali pracowników, stałych bywalców, przypadkowych gości. Wtedy okazało się, że kobieta posługiwała się fałszywymi imionami. W zależności od okoliczności przedstawiała się jako Beth, Ari czy Liz. W pobliżu plaż Jaco, a później Santa Teresa nad Pacyfikiem, Caitlin ukrywała się zręcznie przez blisko 2 miesiące. Mieszkała w okolicznych noclegowniach. Początkowo często się przemieszczała, ale w końcu zatrzymała się dłużej w jednym miejscu. Prycza w 8-osobowym pokoju w Don John's Lodge, hostelu na drzewie, nazywanym przez gości Mekką joginów, kosztowała $50 za noc. Nie było to mało, zwłaszcza że Caitlin nie miała już oszczędności. Dlatego, by zarobić i mieć za co żyć, zatrudniła się jako recepcjonistka na pełen etat, a wkrótce także po długich staraniach, jako zastępca instruktorki jogi. Określana była mianem dziwnej samotniczki, która zawsze siadała z boku, jedząc posiłki i nie nawiązywała kontaktów z obcymi. Znikała z hostelu na całe wieczory. Wracała, gdy inni byli już w łóżkach, a potem spała do późna. Z nikim nie rozmawiała i piła dużo kawy, siedząc w restauracji, mówił jeden z jej współlokatorów. Powód tajemniczych wyjść był prosty. Caitlin w międzyczasie nawiązała romantyczną relację z lokalnym instruktorem surfingu. Natrafiła na niego pod studiem tatuażu, gdy czekał na kolegów, którzy się tatuowali. Zaczęli rozmawiać. Wymienili się numerami telefonów i umówili się na randkę. Ari, bo tak przedstawiła się dziewczyna,
Powiedziała Tilliemu, że ma za sobą traumatyczne rozstanie, po którym dochodzi do siebie. Dlatego chce, by póki co zostali przyjaciółmi. Nalegała, by spotykali się w odludnych miejscach, co dopiero w kontekście całej historii nabrało dla chłopaka sensu. Nie miał bowiem pojęcia, że jego nowa dziewczyna jest poszukiwana. Caitlin została ujęta w 43. dniu ucieczki, w trakcie swojej zmiany na recepcji. I to właściwie przez zupełny przypadek. Dwóch policjantów w trakcie rutynowej kontroli zwyczajnie nie potrafiło znaleźć jej nazwiska w Krajowym Rejestrze Imigracyjnym. Wtedy zrobiła się nerwowa. By uniknąć spojrzeń zdziwionych współpracowników, patrzyła w podłogę. Tłumaczyła, że paszport musiała zostawić w kurorcie Tamarnido, ale funkcjonariusze jej nie uwierzyli i postanowili drążyć. Dobrze wiedzieli, że na terenie Kostaryki przebywa uciekinierka z Teksasu i czuli pod skórą, że właśnie ją odnaleźli. Kobieta długo nie przyznawała się do tego, kim jest. Przekonywała, że nazywa się Ari i jest zupełnie kimś innym. Wyglądała na bardzo zmęczoną i ledwie przypominała siebie ze zdjęć. Zamiast rudawych, kręconych włosów, miała znacznie krótsze, ciemniejsze pasma. W przeciwieństwie do pierwowzoru nie nosiła makijażu. Najpewniej też całkiem niedawno zrobiła sobie operację nosa. Miała bowiem na nim opatrunek, a pod oczami widoczne sińce. Gdy policjanci o to zapytali, powiedziała, że miała wypadek podczas surfowania. Ale i w to policjanci nie uwierzyli. Dopiero gdy powiedzieli, że znaleźli w jej pokoju dwa paszporty, jej własny i paszport członka jej rodziny, a także rachunek za operację plastyczną na kwotę $6,350, ostatecznie dała za wygraną. 29 czerwca została aresztowana, a 2 lipca deportowana do Stanów Zjednoczonych. Obecnie przebywa w więzieniu w Austin, gdzie oczekuje na proces, który ma odbyć się w październiku. Jej kaucja wynosi $3,5 miliona. Kobietę przy okazji ukarano również za dawne przewinienia, bo jak się okazało, w 2018 roku nie zapłaciła za zabieg botoksu, któremu się poddała w jednej z klinik medycyny estetycznej w Teksasie. Za to nałożono na nią karę w wysokości $750. Rodzice oskarżonej, mimo wielu dowodów i zeznań świadków, nie wierzą w jej winę. 62-letni ojciec dziewczyny w wywiadzie dla ABC Good Morning America wyznał: znam ją, wiem jak myśli, wiem w co wierzy. Wiem, po prostu wiem, że nigdy, ale to przenigdy nie zrobiłaby czegoś takiego. Colin również wątpi w to, by Caitlin była zdolna posunąć się tak daleko. To jest jedna z najstabilniejszych osób, jakie znam, mówił dla The Sun. Najwyraźniej pewne cechy charakteru trzymała dla siebie i nie dzieliła się nimi z nikim. Przekazałem jej $450,000 jako kapitał inwestycyjny. Do dziś nie otrzymałem zwrotu. Nie wiem, czy wiecie, ale nasz dom został zdewastowany w dniu, w którym doszło do tragedii. Może to nie przypadek, może to coś znaczy. Mo była wielką gwiazdą kolarstwa, amerykańską mistrzynią offroadu. Pisała o niej gazeta Velo News. W tym roku, jeszcze przed sezonem letnim, odniosła 10 imponujących zwycięstw. Po stracie ukochanej córki jej rodzice, podobnie jak świat kolarstwa, pogrążyli się w rozpaczy. Ale zamiast zamknąć się w domu i płakać, tragedię postanowili przekuć w coś dobrego. Na GoFundMe stworzyli zbiórkę, która zamiast kondolencyjnych kwiatów zbierała środki na pomoc dla młodzieży, której pasją, podobnie jak pasją Mo, jest jazda na rowerze i na nartach. Chcemy pomóc tym młodym ludziom odnaleźć pewność siebie, siłę i radość życia poprzez sport. Pragniemy, by nasza ukochana Mo posłużyła za przykład, bo choć odeszła młodo, zawsze żyła pełnią życia. Inspirowała i żarliwie kochała, czytamy na stronie. Lubiła gotować, pisać, podróżować i spędzać czas z przyjaciółmi. Fascynowały ją Włochy. Kochała grę planszową Catan i wtorki Staco, czyli popularny w wielu amerykańskich miastach zwyczaj wychodzenia we wtorki na miasto, by zjeść tacos. Była miła, troskliwa i nieśmiała. Chciała zostać zawodniczką na pełen etat,
brać udział we wszystkich wyścigach. Dlatego kilka tygodni przed tragedią złożyła wypowiedzenie z pracy. Nie dane jej było jednak spełnić marzeń. Irytuje mnie, gdy ludzie pytają mnie po wyścigu, w którym momencie wiedziałam już, że wygram. Powiedziała w wywiadzie dla jednej z gazet MOW. Nie podobają mi się te pytania, bo sugerują, że na pewnym etapie wyścigu czuję się pewnie, a wcale tak nie jest. Czasem faktycznie bywam pewna, ale taka pewność wcale nie jest dobra. Często to jest walka do samego końca. Nie pozwalam sobie na to, by czuć, że mam coś w garści. Nigdy nie wiesz, co się stanie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie historii do końca. Dziękuję za wszystkie lajki i komentarze. Dziękuję moim patronom, dzięki którym mogę poświęcić więcej czasu na nagrywanie podcastów. Zachęcam do dołączenia do Patronite. historienafaktach.com/patronite. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.